jest ta obawa przed tym ubogim. My sobie wyobrażamy, że to jest ktoś straszny, ktoś, kto, nie wiem, zabierze nam coś, odbierze nam coś. Ja przez 25 lat swojej takiej pracy wśród nich nie doświadczyłam tego, że mi coś zabrali. Myślę, że wręcz przeciwnie. Otrzymałam od nich bardzo wiele i to oni mnie zatrzymują, kiedy ja biegnę, załatwiam, nie wiem, milion spraw, odbieram tysięczny telefon i to oni mnie zatrzymują, uśmiechają się do mnie, trzymają mnie za rękę i mówią, dobrze, że jesteś. I ja myślę, że my, którzy uważamy się właśnie za tych nieubogich, powinniśmy się uczyć od tych ubogich, właśnie tego, co jest najważniejsze w życiu. Myśmy przez ostatnie kilka lat jako miasto wybudowali jednak dwie nowoczesne noclegownie. To są naprawdę super nowoczesne noclegownie, które myślę, że dla osób, które ich potrzebują, są ogromnie istotne. One są tym elementem polityki, czy elementem pomocy, ponieważ podchodzimy do tego, że miasto to jest nic innego jak pewna wspólnota ludzi. Ta wspólnota jednak powinna pomagać sobie wzajemnie, a w szczególności tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc. I myślę, że to, co robimy, to idzie właśnie w tym kierunku. Dzisiejsze spotkanie, święto właściwie, bo to jest światowe, szóste już światowe święto ubogich, jest właśnie wyrazem takiego spojrzenia na inaczej na ubogość. Dzień Ubogich w Katowicach nie mogło również zabraknąć Fundacji Wolne Miejsce. Widzieliśmy się w ubiegłym roku, także i w tym roku jesteśmy, jak widać tutaj za mną. W tym roku dla tych wszystkich osób, które pewnie, jak Państwo zauważycie, stoją przed namiotem już od wczesnych godzin porannych, myślę, że była to godzina 6-7, przygotowaliśmy przepyszną potrawkę, która tutaj właśnie powstaje, z cebulką, z kiełbaską. Nie może nas tutaj, gdzie jest serce fundacji w Katowicach, no nie możemy tych osób zostawić. Robi się chłodno, robi się zimno, więc jesteśmy i w ten sposób staramy się pomóc. Samochód przede wszystkim ma docierać do osób zapomnianych, do peryferii miast, czyli do tych osób, o których społeczeństwo już kompletnie nie pamięta. Ten samochód na co dzień będzie służyć razem z siostrami misjonarkami miłości, razem z siostrą Anną Bauchan i razem ze wspólnotą Drogo Pasterza. Będziemy wozić zupę, będziemy wozić paczki medyczne, ale również będziemy wozić osoby, które potrzebują konkretnego wsparcia. W Katowicach działa 10 punktów terenowych, można powiedzieć, że prawie w każdej dzielnicy Katowic, więc osoby bezdomne mogą zgłaszać się do tych punktów terenowych, ale mamy również dział dedykowany typowo dla osób bezdomnych, to jest dział do spraw osób bezdomnych znajdujący się w Katowicach przy ulicy Morcinka 19A. Mamy noclegownie działające na terenie Katowic, to są noclegownie przy ulicy Krakowskiej dla osób bezdomnych mężczyzn, dla bezdomnych kobiet przy ulicy Orkana, jak również mamy dwie noclegownie znajdujące się nowo wybudowane przy Obrońców Westerplatte. Mamy jadłodajnie, więc wszystkie osoby chętne, zainteresowane, bardzo proszę o kontakt z działem do spraw osób bezdomnych.